Dzień dobry państwu. Nazywam się Marcin Sowiński, jestem lekarzem i naturopatą. I od czasu, gdy dowiedziałem się, że jest dostępna nowa postać glutationu dla naszego organizmu, który się wchłania z jamy ustnej w prawie w 100% jako forma nano-cząsteczek, postanowiłem zgłębiać temat glutationu. I jeden z najciekawszych artykułów, jaki natrafiłem, to jest właśnie to, że jeden tutaj klub autorów z Ameryki opisuje rolę glutationu w powstawaniu mieżdżycy, ale przede wszystkim zakrzepicy. A to wszystko ma związek z COVID-em, czyli z infekcjami koronawirusa, więc zaczynamy. Badanie to, jak widać, jest opublikowane w porządnym czasopiśmie naukowym, ma wielu autorów. No więc y, mówi o tym, że można zapobiegać zakrzepicy, tak? Y, zakrzepicy pochodzenia koronawirusowego, czy też po szczepieniach na, y, po tak preparatach genetycznych y, przeciwko COVID-19. No więc ta zakrzepica, ona jest zwana immunologiczną, wiąże się z małą stała się dominującym procesem patologicznym, zaostrzającym zachorowalność, śmiertelność w ostrych, i długotrwałych tzw. long COVID oraz jego poważne powikłanie po szczepieniach, po preparatach na COVID. Stan ten jest częściowo spowodowany rozregulowaniem układu odpornościowego, stanem zapalnym, uszkodzeniem komórek śródbłonka, a także zmniejszeniem możliwości od obronnych. Jednym z mechanizmów obronnych jest w szczególności glutation, powszechnie występujący najczęstszy, najważniejszy. Przeciwutleniacz w naszym organizmie. Dowody sugerują, że obniżenie poziomu glutationu zwiększa replikację wirusa. Zobaczmy. Czyli ci ludzie, którzy mają coraz go mniej, im są starsi, tym bardziej są narażeni na wszelkie infekcje wirusowe, w tym właśnie COVID. Ale też sam COVID, że wywołuje zmniejszenie poziomu glutationu. I zwiększa wywalnianie cytokin prozapalnych i zakrzepicę, a także zmniejsza usuwanie fibryny przez makrofagi. Zbiór działań niepożądanych wyników wyczerpywania się glutationu w stanach takich jak COVID sugeruje, że wyczerpanie glutationu jest tutaj decydującym, dominującym mechanizmem całej kaskady zmian zakrzepowych w tej tzw. zakrzepicy immunologicznej. W szczególności groźna jest obecność mikrozakrzepów fibryny amyloidowej, które są oporne na fibrynolizę i znajdują się w mikronaczyniach, zarówno w ostrym, jak i w tym przewlekłym covid oraz po preparatach na COVID-19. Ja chciałem zwrócić uwagę, że w laboratoriach ALAP może każdy z nas sobie wykonać badanie, które określa jego naszą możliwość, jakby, no, czy mamy oporność na stres oksydacyjny, w jakim stopniu. Panel badań glutation zredukowany, utleniony zawiera następujące oznaczenie. Glutation całkowity, w tym oksydowany glutation, zredukowany glutation i co najważniejsze, to jest współczynnik glutation zredukowany do całkowitego, który powinien wynosić więcej niż 90%, od razu powiem, żeby było w miarę bezpiecznie, najlepiej 98%, do 100%. Glutation jest najważniejszym przeciwutleniaczem, który naturalnie ogranicza poziom niebezpiecznych form tlenu, tak zwane wolne rodniki tlenowe, tu będziemy mówić ROS. Obniżone poziomy GSH, czyli glutationu, i podwyższone poziomy ROS, czyli wolnych rodników tlenowych, zostały powiązane z patogenezą COVID-19. Istnieje również ujemna korelacja między funkcją makrofagów a poziomami glutationu, co może odgrywać kluczową rolę w zaburzeniach regulacji, zakrzepicy immunologicznej. Jak do tego dochodzi? Między innymi, tu będzie kilka patomechanizmów, jednym z nich jest zaburzenie śródbłąka związane ze zmniejszoną dostępnością tlenku azotu, czyli jeną, no, z powodu wzrostu wolnych rodników tlenowych, przy czym podobną zmianę fizjologiczną obserwuje się w przypadkach zmniejszonych puli glutationu. Czyli to uszkodzenie siodłonka jakby wiąże się generalnie z wiekiem, no i też m.in. z uszkodzeniem polegającym na zmniejszeniu się poziomu glutationu w organizmie. Spadek tlenku azotu zwiększa ekspresję czynnika transkrypcyjnego czynnika jądrowego KB, NFKB, który służy do zwiększenia syntezy cytokin i cząsteczek adhezyjnych czyli spadek, zwiększa ekspresję czynnika adhezyjnego, który wywołuje przyciąganie, przyleganie potem płytek i krwinek na przykład do śródbłonka naczyń. W zaawansowanych zmianach miażdżycowych, tak, zmniejsza się stężenie właśnie tlenku azotu, jest związane z tworzeniem zakrzepów przez zwiększenie adhezyjności, czyli przylegania i agregacji, czyli kumulowania się takiego już początku skrzepu płytek krwi. Uszkodzenie śródbłonka, uwolnienie czynnika TF i wewnątrznaczyniowego TF oraz podwyższenie cytokiny prozapalne wyzwalają zakrzepice w mikronaczyniach płucnych, co prowadzi do powstawania mikrozakrzepów w płucach. <laughs> Glutatium jako przeciwutlenia czy małej masie cząsteczkowej, obecny w niemal wszystkich komórkach, którego funkcją jest ograniczanie stresu oksydacyjnego na istotne składniki komórek, m.in. lipidy, białka, nasze DNA, chromosomy, poprzez właśnie reakcję redox. Można go znaleźć wszędzie, w mitochondriach, w jądrach komórkowych, w cytozolu komórkowym a także w osoczu w przestrzeniach pozakomórkowym w tym w płynie pęcherzyki płucne. Stężenie glutationu wzrasta gdy organizm jest narażony na działanie utleniaczy i elektrofili, a gdy spada, powoduje stan podatności na niektóre choroby. No i istnieje związek między przewlekłym zapaleniem płuc a niskim poziomem glutationu, czego przykładem są pacjenci z mukowiscydozą, którzy produkują mniej glutationu oraz palacze. U których stwierdza się wyraźnie niższe poziomy glutationu. Stężenie glutationu wzrasta potem, gdy go stosujemy. Stwierdzono, że glutation jest bezpośrednio związany z zakrzepicą i zdarzeniami zakrzepowymi przez wiele mechanizmów ogólnie związanych z osłabianiem płytek krwi, aktywnością w kaskadzie krzepnięcia. Glutation jest wykorzystywany przez Peroksydazę glutationową GPX do redukcji wolnego nadtlenku wodoru i nadtlenków lipidów. W stanach zwiększonego stresu oksydacyjnego występuje zwiększony poziom utlenionego glutationu. Jak wspomniałem, ten no, zredukowany glutation do utlenionego tego GSSG powinien być ponad 90%, powyżej 0,9 współczynnik. Między innymi tacy badacze jak Essex i inni odkryli, że obniżone stężenie glutationu lub mieszanka utlenionego glutationu i glutationu zredukowanego może zwiększać agregację płytek krwi. Ponadto odkryli, że utleniony glutation GSSG jest w stanie sam zwiększać agregację płytek krwi. Badania przeprowadzone na pacjentach, którzy przechodzili udar mózgowy, sercowo-zatorowy wykazywały, że niskie stężenie glutationu w osoczu może być niezależnym czynnikiem ryzyka ciężkości udaru. Podczas ostrego niedokrwienia po udarze regeneracja tkanek opiera się na aktywności przeciwzakrzepowej organizmu i także na odporności na stres oksydacyjny wywołany niedokrwieniem. Wiadomo, że pacjenci z cukrzycą mają szczególnie wieloczynnikowy taki stan hiperkoagulacji związany ze zwiększonymi markerami zapalnymi, ze zwiększoną agregacją płytek krwi i w rzeczywistości zwiększone ryzyko skutków klinicznych takich jak udar, zawał serca, inne zdarzenia zakrzypowe. Stwierdzono nie tylko, że poziomy glutationu są niskie u tych pacjentów, ale stwierdzono, że podawanie na prekursora glutationu, czyli N-acetylocysteiny, czyli NAC, co zachęcam do stosowania, włącznie też z glutationem, syntetycznego prekursora GSH. Zmniejsza aktywację trombiny i aktywację płytek krwi. Wang i inni stwierdzili, że odsetek krążących agregatów leukocytów płytek krwi był istotnie podwyższony u pacjentów z cukrzycą, przy czym płytki krwi miały niższe poziomy glutationu i GPX1. Wyniki te również były powiązane ze zwiększonym poziomem metyloglioksalu MG który jest normalnie usuwany przez glutation. Stwierdzono, że podawanie NAC zwiększa poziom glutationu płytka krwi i zależną od glutationu eliminację MG, a także skorygowało poziomy GPX 1. Wyczerpanie glutationu może uniemożliwić replikację wirusów, a zatem jest głównym czynnikiem patologii COVID, Przepraszam, umożliwia replikację. Kiedy SARS-CoV-2 atakuje organizm, podnosi markery prozapalne, m.in. interleukinę 6, TGF-beta, które zapobiegają tworzeniu się glutationu. COVID-19 wyczerpuje również glutation poprzez wewnątrzkomórkową generację rodników i hamowanie BRCA1, białka naprawiającego m.in. uszkodzenia DNA, które pośredniczy w produkcji genów antyoksydacyjnych ważnych dla syntezy właśnie glutationu. Obniżony poziom glutationu może dodatkowo zaostrzyć całą pętlę sprzężenia złotnego trombozapalnego w zakrzepicy poprzez potencjalizację agregacji i aktywacji płytek krwi oraz podwyższenie poziomu dedimerów. Podobnie jak niskie poziomy glutationu związane są ze stanami prozapalnymi, to zwiększone poziomy glutationu zmniejszają stany zapalne poprzez mechanizmy takie jak redukcja interleukiny szóstej TGF-beta co wykazano u pacjentów z HIV. Glutation może również pomóc w zapobieganiu tworzeniu się zakrzepów poprzez wspomaganie makrofagów w usuwaniu fibryny. Dlatego glutation może służyć jako terapia wspomagająca w leczeniu w przypadku COVID. Jak innych wirusów? Wskazano, że wirusy wywołują stres oksydacyjny poprzez wyczerpywanie glutationu. Główną cechą zakażenia SARS-CoV-2 jest stres oksydacyjny który prowadzi do stanu zapalnego i potem do dysfunkcji naczyń między innymi. SARS-CoV-2 potencjalizuje wszystkie trzy składniki tak zwanej triady wirchowa. Hiperkoagulację, czyli ten wzrost skrzepowości, zastój przepływu krwi i uszkodzenie komórek siodłonka, co zwiększa wszystko ryzyko zakrzepicy. Wichman i inni autorzy stwierdzili wysoką częstość występowania zdarzeń zakrzepowo-zatorowych w kompletnych sekcjach zwłok pacjentów z COVID w Akademickim Ośrodku Medycznym w Niemczech a świętej pamięci profesor Arne Burkhal, którego miałem okazję poznać osobiście, wykazał nieraz w licznych badaniach pośmiertnych powiązania z kolei z zakrzepami na preparatach po podawaniu preparatów genetycznych na COVID. Należy zauważyć, że żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, zakrzepica tętnica, zakrzepica mikronaczyniowo zostały pisane jako powikłania COVID, jak również w przypadku preparatów na COVID, na preparatów genetycznych na COVID. Ponadto podziomy dedimerów były istotnie podwyższane wraz ze wzrostem ciężkości COVID. Badania wykazywały, że glutation obficie występujący przeciwutleniacz jest niedoborowy w przypadku COVID. Zwiększono ilości cytokin takich jak interleukina 6 i TGF-beta blokują enzymy przyczyniające się do syntezy glutationu nasilając wyczerpywanie się glutationu. Zwiększa to aktywację płytek krwi, agregację płytek krwi, ryzyko zakrzepicy w chorobach związanych ze stresem oksydacyjnym, jak to widać będzie na następnym slajdzie. Wyczerpanie glutationu jest głównym czynnikiem patologii COVID, szczególnie jak są ciężkie objawy. No i tutaj ilustracja właśnie, kiedy w naczyniu dochodzi tutaj w pęcherzyku płucnym, najpierw do między innymi poprzez e, makrofagi, cytokiny, burzę zapalną, do aktywacji tutaj neutrofili i tak dalej. Tutaj do wykrzepiania się, do powstawania e, pierwszych zakrzepów przyściennych w naczyniach nawet najmniejszych, tętniczych. Niski poziom glutationu był najczęstszym czynnikiem ryzyka u pacjentów z COVID. Podwyższajcie poziom glutationu. Zobaczcie, jak tu bije z tego mocno. Należy sprawdzić i podwyższać sobie poziom glutationu, jak to jest ważny czynnik przede wszystkim na odporność. Zapobiega zakrzepom. No To jest niesamowity artykuł, który pokazuje, jak ważne są te czynniki? To jest czynnik ryzyka. Między innymi takie jak były też dla śmiertelności to naciśnienie, choroba niedokrwienna, serca, cukrzyca czy przeszewlek, lekko, choroba układu oddechowego. Niski poziom glutationu może służyć jako biomarker rozwoju ciężkiego COVID-u. Czyli, jak masz, <coughs> zrobić sobie badanie i masz złe wyniki tego glutationu, to natychmiast uzupełnię bo grożą w ogóle ciężkie uszkodzenia płuc w przypadku infekcji wirusowych. Zakażenie SARS-CoV-2 powoduje niedobór glutationu, co ostatecznie prowadzi do aktywności, aktywacji płytek krwi, powstawania immunotrombocytów, no i wręcz tej zakrzepicy immunologicznej. Początkowo SARS-CoV-2 zmniejsza glutation i zwiększa ten utlenowany czyli zmniejsza zredukowany, zwiększa utlenowany. Mówiliśmy, że to jest groźne. Zmniejszenie tego zredukowanego, zwiększenie tego utlenowanego powoduje wzrost stresu oksydacyjnego, a to z kolei aktywuje prozapalne interleukiny szóstą i TGFB. beta cytokiny Te hamują potem enzymy jodotyroninowe, diodynazy typu D1 i D2. A z kolei zmniejszenie D1-D2 upośledza ligazę glutaminowo-cysteinową i GCL, Enzym ograniczający szybkość w szlaku syntezy glutationu, a to prowadzi do powtarzającego się cyklu wyczerpywania glutationu i zwiększania formy utleno utlenowanej glutationu, powodując zwiększoną aktywację płytek krwi i zwiększone powstawanie zakrzepicy potem immunologicznej. Suplementacja glutationem zwiększa poziom glutationu, co skutkuje zmniejszeniem aktywacji płytek krwi i powstawania immunotrombocytów. Suplementacja. Suplementacja zwiększa poziom glutationu zredukowanego i zmniejsza poziom utlenowego. Wzrost poziomu tego zredukowanego i spadek utlenowanego glutationu zmniejsza stres oksydacyjny. Zmniejszenie stresu oksydacyjnego skutkuje zmniejszeniem cytokin zapalnych, m.in. interleukiny 6 i TGF-beta. Wzrost poziomu glutationu, spadek poziomu tego utylowanego, ostatecznie zmniejsza aktywację płytek krwi powstawanie zakrzepicy. Głównymi czynnikami strukturalnymi SARS-CoV-2 są białko S, błona otoczka i białka nukleokapsydu. Białko S, słynne, które generują preparaty genetyczne, żeby ją powstawało, żeby prawda, miało powstawać nawet, powstaje wiele miesięcy w naszym organizmie, we wszystkich komórkach. <laughs> Potem odpowiada za wnikanie wirusa do komórek gospodarza za pośrednictwem receptora AC2. Białko kolca S1, SARS-CoV-2, wiąże się z receptorami AC2. Umożliwia to białku S2. Ułatwienie fuzji błony wirusa z błoną komórki gospodarza. Wyższe wskaźniki fuzji wirusa do komórek gospodarza osób z chorobami współistniejącymi prowadzą do znacznie wyższego ryzyka zachorowania i zachorowalności i śmiertelności. Zanki i inni odkryli, że SARS-CoV-2 indukuje aktywację płyty krwi, agregację i gęstych granulek za pośrednictwem e, związania białka z receptorami AC2. Ryu, Ryu i inni stwierdzili, że dodanie oczyszczonego rekombinowanego białka S1 do krzepnącego normalnego osocza jest wystarczające, aby wywołać powstawanie anormalnych skrzepów, które są oporne na fibrinolizę. Uwaga! a my generujemy preparatami, które są genetyczne, produkcję białka S w organizmie, gdzie toczą się różne procesy, być może już krzepnięcia nadmiarowego. A to aktywuje. Te skrzepy są identyczne ze skrzepami, które znaleziono u pacjentów z długim COVID i które, jak przypuszczam, blokują naczynia włosowate, powodując takie objawy jak duszność, koagulopatia i stan zapalny. Przypominam właśnie, że te preparaty genetyczne właśnie powstanie, produkują, generują produkcję przez komórki naszego organizmu białek S u ludzi. Inne składniki strukturalne SARS-CoV-2, w szczególności białko nukleokapsydu, może odgrywać rolę w zapaleniu. Białka nukleokapsydu SARS-CoV-2 stymulują uwalnianie interleukiny w sposób zależny od dawki. Jak wspomniano wcześniej, ta cytokina może zmniejszać glutation i powodować cykl wyczerpowania się glutationu. Czyli mamy już kolejny mechanizm, jak sobie ten SARS-CoV-2 tutaj działa, dolewki nas z kolei wiąże się z burzą cetokinową, która występuje w ciężkich zakażeniach. nie stwierdzili, że markery związane z odpowiednimi z odpowiedziami zapalnymi utrzymywały się u pacjentów z COVID po wyzdrowieniu, pewnie 52 i dłużej, po wystąpieniu zakażenia. W szczególności stwierdza się, że wewnątrzkomórkowe poziomy gluptationu są nadal obniżone w porównaniu ze zdrowymi osobami kontrolnymi. Sugeruje to, a same preparaty w ogóle szczepienia obniżają zawsze poziom glutationu i innych antyoksydantów i stres nasilają nitrozacyjny no chociażby. Sugeruje się, że obniżony poziom glutationu nie tylko przyczynia się do ostrego COVID-19, ale przyczynia się też do odgrywania, odgrywa rolę w długim tak zwanym covid widzie. Podsumowując, wydaje się, że idealne leczenie powinno być ukierunkowane na zakrzepicę albo agregację płytek krwi bez zwiększenia ryzyka krwawienia, bo jak wiemy, kwas acetylosalicylowy czy heparyny podawane w ten sposób też przeciwzakrzepowo tutaj jednak mają zwiększone ryzyko wykrawiania, krwawienia. Wyniki sugerują właśnie, że idealnym no tutaj mógłby być właśnie glutation. Szlak stresu oksydacyjnego jest potencjalnym ter celem terapii kierowanej w gospodarza, przez gospodarza w celu złagodzenia tego nadmiernego zapalenia w COVID i innych następstw. Chorowic inni opisują nawet zastosowanie glutationu w łagodzeniu duszności, związanej z zapaleniem płuc COVID-u dwóch pacjentów. Inne badania podkreślają, to powiązanie wykazują dodatnią korelację między podwyższonym poziomem interleukiny szóstej, a zwiększonym nasileniem COVID-19, takim jak zaostrzona niewydolność oddechowa, hipercytokinemia, szybki postęp do ostrego zespołu niewydolności oddechowej. Przypuszcza się, że wzrost cytokin prozapalnych wyczerpuje glutation, ułatwiając replikację wirusom, co prowadzi do zaostrzenia objawów. Obecnie proponowany mechanizm, za pomocą którego wirusy takie jak SARS-CoV-2 przyspieszają własną replikację, polega na obniżaniu poziomu glutationu, zwiększaniu produkcji reaktywnych form tlenu. Dowody potwierdzają, że interleukina-6 ma zdolność do hamowania enzymów jodo, glutaminowych z typu D1, D2 zmniejszając konwersję prohormonu tyroksyny T4 do jej aktywnej formy T3, co zapewnia de-regulację ligazy glutaminowo-cysteinowej i sukcesywną redukcję syntezy glutationu. Punkt centralny wyciągnięty ze wszystkich tych badań łącznie sugeruje powstawanie Powtarzającego się cyklu wyczerpywania się glutationu, prowadzącego do zwiększonych poziomów interleukiny 6 i TGF-beta w stanie zapalenia. Obserwowany u pacjentów z COVID-19 i HIV pozytywnych, bo takie badania były też tam często przeprowadzane, i tam się stosuje glutation. TGF-beta to cytokinina, która ewoluowała, by spełniać rolę regulacyjną w rozszerzaniu układu tkanek nabłonkowych, nerwowych, a także aktywować układ odpornościowy i naprawę tkanek. TGF-beta ma silne działanie regulacyjne, przeciwzapalne, pełniąc w szczególności funkcję krytycznego regulatora komórek T, bo tu będzie wychodziło, że glutation aktywuje pięknie limfocyty T, też bardzo we wszystkich reakcjach odpornościowych, co ma znaczenie przy spadku odporności, właśnie aktywowaniu jej kluczowego gracza w homostazie. Różnicowanie obwodowe komórek T podczas odpowiedzi immunologicznej Liu i inni wykazali, że TGF-beta działa jako regulator ekspresji enzymu GCL, enzymu, który ogranicza szybkość syntezy glutationu, jak wspomniano wcześniej, który negatywnie wpływa na produkcję glutationu. Inne badanie przeprowadzone przez Liu i innych sugeruje potencjalny związek, między zwiększoną ekspresją tgf -beta i obniżonym poziomem glutationu w fibrogenezie zależnej od tgf -beta, co sprowadzi do zwiększenia poziomu wolnych rodników tlenowych. Podobnie jak zaobserwowano w przypadku interleukiny 6 tgf -beta jest silnym inhibitorem syntazy, syntezy glutationu w linii komórek na błąd kapuc arsal i wykazali inni, wykazali całkowite wyczerpanie glutationu 72 godziny po narażeniu na działanie egzogennego TGF-beta-1. Autorzy tego badania postawili hipotezę, że redukcja syntezy glutationu wywołana przez TGF-beta-1 związana jest ze zmniejszeniem zarówno białka gamma-GCS, jak i poziomów ekspresji mRNA kodującego gamma-GCSH. Oba te czynniki są niezbędne do utrzymywania odpowiedniego poziomu glutationu endogennego. Dedimer to fragment białka znajdujący się w osoczu, który badamy we krwi, gdy skrzep krwi ulega degradacji przez fibrinolizm. Chociaż dedimer może występować w niskich stężeniach w osoczu zdrowych osób w wyniku fizjologicznego rozpadu fibryny, podwyższone stężenia rozwijają się w szeregu stanów patologicznych. Mówi się, że stężenia ponad 500 ng na mililitr są często używane jako pozytywny wynik tego testu. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, rak i zapalenie płuc często występowały, gdy występowały wysokie stężenie dedymerów, osoczu, a śmiertelność była wysoka, gdy stężenia wynosiły ponad 15 tysięcy nanogramów na mililitr. Stren stresu oksydacyjnego jest związany z cukrzycą, starzeniem się, rakiem i covid, między innymi skutkuje wyczerpywaniem się glutationu. Zwiększony poziom wolnych rodników tlenowych wpływa na integralność błony erytrocytów, Czerwony krwinek, co wpływa na funkcję ich, prowadząc do upośledzenia hemostazy i do zakrzepic. Agregacja czerwonych krwinek, która jest wynikiem tego, prowadzi do stanu nadkrzepliwości. Wejściółka komórek śródbłonka może również, również stać się dysfunkcyjna w, w stanie zwiększonego jakby wydzielania wolnych redników, zezwalając adhezję i aktywując płytki krwi. Zjawisko to obserwuje się w starzeniu, które charakteryzuje się nadprodukcją wolnych rodników tlenowych. Nadmiar tych wolnych rodników tlenowych pokazuje również większą częstość występowania z zakrzepicy i zakrzepicy żylnej. Stres oksydacyjny erytrocytów prowadzi do zdarzeń zakrzepowych w tych stanach charakteryzujących się podwyższonym poziomem dedimerów. Sugeruje to istotny związek między poziomem glutationu i dedimerów. NOS i inni stwierdzili statystycznie istotne niższy poziom glutationu i statystycznie istotnie wyższy poziom dedimerów u pacjentów z cukrzycą i stanem przedcukrzycowym w porównaniu z grupą kontrolną. Istniała również istotnie ujemna korelacja między poziomem glutationu i dedymerów u pacjentów z cukrzycą i stanem przedcukrzycowym. Odkrycie to przypisać można stresowi oksydacyjnemu erytrocytu wywołanemu przez hiperglikemię, która wyczerpuje z kolei glutation. Podwyższony poziom dedimeru jest dobrze zbadanym biomarkerem ciężkości choroby, a nawet takim czynnikiem prognostycznym śmiertelności w COVID. Jało inni stwierdzili, że podwyższony poziom D-dimeru występował u 75% pacjentów w szpitalu Remnan na Uniwersytecie w Wuhan w Chinach i był jedną z jedyną zmienną związaną ze zwiększonym ryzykiem śmiertelności. Szach i inni również stwierdzili związek między podwyższonym poziomem d a ciężkością COVID-19, przy czym 15% wyleczonych pacjentów z COVID-19 utrzymywał się stale podwyższony poziom d nawet po medianie 3 miesięcy od zakażenia. Kriukow i nie stwierdzili negatywny związek między poziomem d a poziomem glutationu i zidentyfikowali związek między niskim całkowitym glutationem a ryzykiem ciężkiego przebiegu na COVID. Obserwacja ta jest wtórna w stosunku do zwiększonej częstości występowania powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z COVID. -em. Obecnie brakuje metody diagnostycznej umożliwiającej dokładne określenie obecności mikrozatorów. W związku z tym badanie dedymerów może służyć jako metoda wysuwania podejrzeń klinicznych i monitorowania reakcji na leczenie. Makrofagi mają szeroki zakres swoich funkcji, zarówno w procesach fizjologicznych, jak i w patogenezie chorób. Między innymi są czynnikiem immunologicznym, odpornościowym w zakażeniach bakteryjnych, wirusowych, pasożytniczych i działają w procesach zapalnych i hemostatycznych. Uważa się, że rola makrofagów w zakrzepicy immunologicznej jest związana z ich rolą w fibrynolizie, w rozpadach zakrzepów. Degradacja skrzepów fibrynowych jest głównie związana z konwersją plazminogenu przez aktywator tkankowo-plazminogenowy. Do sery proteazy plazminy. Degradacja fibryny przez plazminę i odkładanie produktów fibrynowych to proces, który został dobrze opisany. Jednak pozostaje mniej zbadana ścieżka, w której poza naczyniowe złogi fibryny są ostatecznie usuwane i degradowane. Uważa się, że oczyszczanie fibryny z krwi obejmuje fagocytozę mikroskrzepów, prawdopodobnie przez makrofagi. Mechanizm oczyszczenia, w ramach którego makrofagi usuwają fibryny, jest ściśle związane z aktywnością plazminogenu i plazminy. Wykazano, że aktywacji, po aktywacji plazmina aktywuje metaloproteinazy macierzy, co umożliwia ruch makrofagów przez macierz zewnątrz komórkową. W kilku przypadkach niedobór plazminogenów wykazywał zmniejszenie reakrutacji makrofagów. Oprócz migracji makrofagów wykazano również, że brak aktywności plazminy prowadzi do niezdolności makrofagów do usuwania złogów fibryny. Interakcja między makrofagami i glutationem dotyczy zarówno funkcji glutationu jako głównego przeciwutleniacza od wolnych, rolników, od wolnych rolników tlenowych, jak i jego roli w sygnalizacji w obrębie wrodzonego układu odpornościowego. <śmiech> <śmiech> Niepowiedzenie detoksykacji spowoduje reakcję wolnych rodników ze składnikami komórkowymi, co ostatecznie doprowadzi do uposzczędzenia funkcji komórkowej. Kontrola zakażeń takich jak gruźlica, gdzie mycobacterium tuberculosis jest taka bakteria, zależy od makrofagów i ich zdolności do hamowania wzrostu patogenów za pomocą wolnych rodników tlenowych. Proces ten został dodatkowo zademonstrowany w badaniu Motle i innych, którym opisano nową ścieżkę endocytozy fibryny przez makrofagi. Odkryli, że istnieje specyficzna populacja makrofagów, która odpowiada za endocytozę fibryny, a eliminacja tych komórek powoduje zmniejszenie wychwytywania fibryny przez komórki. Ponadto makrofagi te różnią się morfologicznie od makrofagów, na przykład rozkładających kolagen. Wykazano, że osoby z HIV czy też cyprzycą typu drugiego mają obniżone poziomy glutationu z powodu zwiększonej produkcji wolnych rodników wyczerpujących glutation. To prowadzi następnie do upośledzenia produktywności makrofagów i zmniejszonej kontroli, chociażby w zakażeniu mykobakterium u tych osób. Zwiększone przeżycie mykobakterium u tych pacjentów może również być związane z rolą glutationu w sygnalizacji wrodzonego układu odpornościowego. Wykazano, że osoby z cukrzycą typu 2 lub HIV mogą, mają obniżone poziomy interferonu gamma. Suplementacja tych osób glutationem wykazała znaczny wzrost produkcji interferonów gamma, obniżenie poziomów interleukiny 10. Połączone wysiłki zwiększonej aktywacji makrofagów przez interferon gamma i zmniejszonego hamowania przez interleukinę dziesiątą prowadzą do zwiększonej kontroli zakażenia próbką groźnicy u tych pacjentów. Zobaczcie, jak szeroki jest zakres działania glutationu. Dlatego rola makrofagów w zakrzepicy immunologicznej wydaje się obejmować zarówno kontrolę choroby, jak i likwidację zakrzepicy poprzez degradację skrzepu fibrynowego. Funkcja makrofagów w tych procesach jest ściśle związana z poziomami glutationu. Można by się spodziewać, że suplementacja glutationu u pacjentów zwiększy produktywność makrofagów zarówno w kontroli choroby, aby zapobiec zakrzepicy, jak i zwiększonym rozpuszczaniu zakrzepów w zakrzepicy immunologicznej. Jak się pozbyć wodorotlenku grafenu z organizmu? Na ten temat odpowiada w artykule pan dr Andrzej Żytkowski, neurolog, współzałożyciel, członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, i mówi: Należy przede wszystkim wzmacniać układ odpornościowy, suplementować glutation, przyjmować jeszcze inne leki, suplementy. Poziom glutationu może być również obniżony przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, ponieważ obniżone poziomy obserwuje się u osób w podeszłym wieku, w przypadku innych stanów zapalnych i niedoboru witaminy D, co stanowi istotne czynniki ryzyka ciężkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Obniżony poziom glutationu zwiększa stres oksydacyjny, uwalnianie cytokin interleukiny 6 i TGF Beta. Zwiększony poziom interleukiny 6 hamuje D1D2, obniżając poziom GCL i glutationu. A więc kółko się zamyka. Jest dodatkowy mechanizm, który się turbo wzmacnia. Wykazano, wykazano że zwiększone poziomy TGF-beta zmniejszają syntezę GCL i glutationu. I to tutaj będzie widać właśnie. Zakażenie SARS-CoV-2 powoduje zwiększenie wewnątrzkomórkowego, zmniejszenie poziomu cysteiny tiolu z powodu zmniejszonego wychwytu cysteiny wychwytu zwiększonego odpływu tiolu, co zmniejsza syntezę glutationu i to powoduje też wzrost z utlenowanego glutationu. Z kolei to powoduje wzrost agregacji płytek krwi, jak również tworzenie się zakrzepów Potem mamy też jeszcze stres oksydacyjny wzmożony, produkcja interleukiny 6 i TGF Beta. A podawanie glutationu jako suplementu podnosi poziom zredukowanego glutationu, obniża poziom utenowanego glutationu, hamuje aktywację płytek, zmniejsza formułowanie się zakrzepów, zmniejsza stres oksydacyjny, zmniejsza produkcję interleukiny 6 i TGF Beta. Dowody pokazują, że suplementacja glutationem może zwiększyć interferon gamma i zmniejszyć interleukinę dziesiątą, a to może poprawić odpowiedź makrofagów i następnie usuwanie fibryny. Istnieją wystarczające dowody na to, że wyczerpanie glutationem w płytkach krwi powoduje zwiększoną adhezję i agregację płytek krwi, a suplementacja egzogennym glutationem może hamować aktywację tych płytek krwi. Istnieją też dowody na to, że enzymy regulujące glutation GTX pełnią rolę ochronną przed nadraktywnością płytek krwi i zakrzepicą. Oprócz modulacji płytek krwi, obniżone poziomy glutationu zwiększają lokalnie wyolne rodniki w tkance śródbłonka, co się przyczynia do zmniejszenia tlenku azotu, reguluje w górę NFKB i po późniejszy wzrost. Produkcji cytokin prozakrzepowych cząsteczek adhezyjnych. Mając wystarczające dowody wskazujące występowanie zakrzepicy immunologicznej w COVID i innych stanach zapalnych, także po preparatach genetycznych przeciwko COVID, a także wyraźny związek między niedoborem glutationu a mediatorami zakrzepicy, glutation może znajdować się na szczycie biochemicznych kaskady zdarzeń w celu zmniejszenia zakrzepic immunologicznych biorąc pod uwagę te wszystkie powiązania. Oczywiście dalsze badania są konieczne nad glutationem, między innymi jako markerem możliwym terapeutycznym, ale również jako markerem działającym terapeutycznie tak? i oceniając w ten sposób ryzyka. Dostępność po podaniu doustnym glutationu normalnie podawanego do doustnie jest 6-10%. Najlepszym sposobem jest więc podawanie dożylne, ale pojawił się nowy preparat w nanocząstkach z przyswajalnością glutationu rzędu 99%. Zawsze można uzupełniać też oczywiście to, co jest aminokwasy, które produkują glutation, jak również zwiększając produkty, które zawierają dużo glutationu i tych aminokwasów. To jest ważna dieta. Bardzo dziękuję za dzisiejsze Wasze tutaj bycie na tej prezentacji. Proszę, żebyście teraz polubili każdy ten polubić ten, proszę, post gdzieś tam, czy na portalu, czy ten film, gdzie kto go upublicznia, na jakimkolwiek portalu, czy też można zostawić komentarze, czy też można obserwować profil. Zapraszam, zróbcie to teraz, przekazujcie dalej. A jak ktoś chce się więcej dowiedzieć, to no, na nie znajdzie mnie Marcin Sowiński, jestem ogólnie dostępny poprzez media społecznościowe. Dziękuję pięknie, do usłyszenia, do zobaczenia.